are you planning to do, son? Something subtle. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Just Cause 3, w którym rozegramy sobie, myślę, cały ten cykl tych oto misji. Zaczynamy od misji Odlotowy Prezent. Na Medici znów padł blady strach. Ktoś lub coś atakuje wioski, terroryzując lokalną ludność. Rico spotyka się z Sheldonem, który, co dziwne, sam z siebie oferuje mu pomoc oraz coś, dzięki czemu nasz bohater wzbije się w przestworza. Zobacz więc, co takiego Sheldon ma nam do zaoferowania, choć podejrzewam, że chodzi, że to wchodzi w podjedną fortecę, czyli w jakiś upgrade do wingsuita. Ale zobaczymy. Sheldon, what happened here? What's going on? There you are. I'm afraid we're facing a new threat, hombre. I was just outside this village. Then something appeared out of nowhere and started shooting at everyone and everything. It was a massacre, plain and simple. Now in the chaos, I think one of the rebels managed to take the flying robot down. More Mediceans dead. What are these robots? Not sure. They seem to be weaponized drones of some sort. Eden. Yeah, they were this big corporation back in the day. They were doing all kinds of super advanced scientific research. Robotics, aeronautics, nano stuff. Let me guess, another one of your clients, Sheldon. Where can I find them? Whoa, whoa, whoa. Hold on, son. I just recognized the logo from way back. I thought they went bust decades ago. Well, apparently not. And now I need to stop them. I got a nice present for you. A little something to help you navigate the friendly skies. Made in Medici. Courtesy of Dima Al-Masri. Perfect timing. Hey, watch out, partner. I got a really bad feeling about these drones. We need to know what we're up against. Try not to blow it up. Don't worry, Sheldon. I live for stealth. Doprawdy? I mówi do człowieka, który... Instruction number one. The Bavarian power booster engine provides propulsion and allows the user to take off from ground. Number two. Use boost in the air to accelerate. Oh wait, there's something else on here. Important. Bavarian too powerful and unstable. Boost will be blocked for a few seconds. Otherwise, engine will overheat. Should avoid more explosions. Good to know. Why do Dima's inventions always explode when they fail? Oh wait, you're definitely gonna need this one. Mid-air brake can be used to reduce speed. Also allows for quick mid-air direction change. Turn left, turn right, up, down. Safety first, eh, Sheldon? When close to the ground, hold brake command to land safely. Test showed reduced injury rate. Got it. So how do you know about this, Sheldon? Like I could have figured that stuff out myself. I found some scribbled notes Dima jotted. One more thing scribbled on here. Quick dodge. To dodge incoming fire or obstacles, the user can do a barrel roll. Lack of a better wording. User can dodge in all directions. Okej, okay, faktycznie mogę zrobić taką peczuszkę, tylko widzę, że nie mogę. Trzeba to jeden taki pasek odrzutu, czyli trzeba ostrożnie z tym. Trzeba tego ostrożnie używać. Ciekawe, czy ten odrzut będę, w sensie, czy te kolejne wyzwania się odblokują za kolejne misje, czy tak samo jak z tą iskierką, dopiero jak wykonam
wszystkie questy, dopiero wtedy się odblokują te wyzwania. Sheldon, I found more drones. They're digging into the ground. So Bavarium is on their shopping list. This has Di Ravello written all over it. Okay, no widzę, że niestety jeszcze nie mam dostępu do rakiet, a wiem, że takowe są dostępne. No ale od czego się skierga, prawda? My name is Sheldon, if there's more instructions from Dima on this wingsuit, now would be a good time to share them. Oh, wait! Look at this here. There's more on the back of the page. Shoulder mounted machine gun is now stable. Target aim is fully aligned with fly direction. Oh, and there's a second toy for you, compadre. User can shoot Bavarium-powered Hohmann missiles. Nice. Proszę, czyli mamy kombinezon Edenu, mamy iskierkę Edenu. No co, jeszcze może mecha Edenu sobie przyswiemy. The famous Rico Rodriguez, dictator removal specialist. All right, Eden Callahan, who are you? What do you people want? Oh, so you were listening. For a minute there, I thought all these explosions and gunshots had damaged your hearing permanently. I'm coming for you, Eden, and I will stop you. You actually don't understand what you're dealing with. It's not too late to surrender. I'm heading up now, Sheldon. But I don't get it. Why would the Eden Corporation want so much Bavarium? Beats me. But apparently they're not afraid to kill civilians to get it. That's where you come in. So, use Bavarium weapons to take out Bavarium drones. Business as usual. Nie wiem, czy iskra Edenu bazuje na Bawarze, ale jeśli tak, to będę tłumaczyło jej siłę. Bank karabin i te rakiety są bawarowe. Jak co miksy? W ogóle patrzcie, to wygląda kurwa jak helikarier! Jakim cudem to się tak po prostu tutaj znajduje? Nikt tego nie ostrzeliwuje. Sheldon? We have a little problem. They've got an airship. What? An airship? God damn it! How the hell did those guys pull that off? Looks like a massive tanker. I bet Bavarium is powering the whole ship. Well, that explains why they're so hell-bent on extracting it. And they'll want more of it at any cost. And I doubt they'll ask politely. I won't let them cause any more harm to the people of Medici. They've suffered enough. Yeah. You know... Gentlemen, allow me to intervene.
If you've come to negotiate your surrender, I'll make you an offer you can't refuse. However, if you keep destroying company property, I'm afraid it will have some very unfortunate consequences. This is your last warning. All right. Then let's do some negotiation. I co, koniec misji, od razu początek następnej? Yep. Wyzwól prowincję... Co? Jak to prowincję? To się jako prowincja liczy? No nieźle. Dobra, jak mam to wyzwolić w takim razie? Rico z powodzeniem sabotował systemy obronne oraz znacząco osłabił potencjał bojowy korporacji Eden, niszcząc należące do firmy składowiska Bawaru, znajdujące się na statku powietrznym oraz w jego pobliżu. Teraz nadszedł czas, aby raz na zawsze rozprawić się z wrogiem. Od środka. Okej, czyli... Dobra, na razie się powtarza sytuacja z iskierką Edenu, czyli... Zrób misję taką przygotowawczą, czyli w przypadku tam zdobądź luchadora, tu zdobądź ten strój, zapoznaj się z tym. Przejmij... Przejmij obszar, na którym będzie się działa misja, no i ukończ wątek, nie? Like I thought, the ship didn't crash. What now? Okay, Uncle Sheldon did some for you about this Eden, kiddo. And listen, things look thought, but I got an idea. Here's the deal. I'm gonna go Rico! Sheldon! Rico, do you are you reading me? That's it. The time for reasoning is over, Rico. You attacked my airship and endangered the lives of my employees. You asked for it. This time, it's personal. Stop your mining and your ruthless killing, or I'll stop you myself. This conversation no longer serves any purpose. Goodbye. Damn it. I need that intel from Sheldon. Something's jamming the signal. No, chyba... Doskonale widać co, nie? I couldn't respect you, Rico. If only I could overlook the fact that you've killed our security forces, blown up our extraction facility, and damaged our airship. So that's your way of solving problems. You blow things up. I am warning you, Rico. You don't want to tread on my toes. I don't tread on toes, Eden. I nuke them. Ow. Rico, how does it feel to be cut off from the rest of us? Are you starting to feel... Sheldon, do you read? Rico, stop it! It's still not enough. I need to destroy the other jammers. No, obróć się. Nie no, ludzie! Obróć. O. Teraz wyceluj. Come on. Can you? Rico, you got survey. Our operations are too important. I can't allow you to jeopardize them. I won't allow it. Oh, you got to be kidding me! Oh, goddamn, I hate these radio thingies! Copy, Sheldon. The signal was being jammed.
You said you found out something about these corporations. Oh, Rico! Listen, in a nutshell, if I'm right, these guys are really bad news. Big time. You find a way inside the ship. In the meantime, I'll see if I can dig up more in the archives. The archives? What archives? Zakładam, że chodzi o archiwa agencji. Ale kto wie? Oh, come on! I guess there's only one way to solve it. My way. Aha, czyli... wyjebasz to w kosmos. Good, little pest. If I were you, I wouldn't jump down that rabbit hole. Now that you've shorted the wire room, it could be dangerous. Well, now I'm even more curious, Ethan. As you wish, but don't say I didn't warn you. Okej, okay, no i znalazłem, i co dalej? What the hell is this place? Don't worry. You're not alone in there. No i proszę, hydra za darmo. Are you afraid of the dark, Rico? Are you afraid of ghosts? Nie jak ty, Eden, ja się nie boję duchów. Okej, żegnam. Co, jeszcze jeden? Nie, kolejnych czterech. Typie, można się nie ruszać? Tak też zapominasz. I'm in, but the hatch is shut. I'm in some creepy garden. All right, now I found the blueprint of the airship. Long story, amigo. Just let me see where you are. Okay, that control center room seems to be on the other side. You'll need to find a way across. There, at last. See what you did. See how long it takes us to clean up after your mess? No właśnie nie, nie widzę. Na drugą stronę, ale gdzie? Tutaj, okej. Okay. Once you're in there, find the door to the control center. That's where the ones running the show are gonna be. Their commander, or boss. I, stumbled across access codes that should override the hatch. How convenient, Shedden. We'll need to talk when I have some time. Ciężko zaprzeczyć, co nie? Dobra, na górę. Alright, this looks like a drone warehouse. I feel like I'm being watched. Sounds like the place. Watch your step, son. Access denied. Damn it. It didn't work. How old were your codes, Sheldon? What? I don't get it. I got them from someone inside the Eden Corporation. Well, that was a while back, though. Welcome to my parlor, said the spider to the fly. Shut up, friend. Taking damage. Oh, no. Out. What the hell? Co to jest? Rico, they were playing us. I'm getting reports of multiple drone attacks on Medici. Robots now, Ethan?
Okej, nie sądziłem, że że ten trofeum wpadnie tak szybko. Z tym starym przyjacielem. No, out. Aż ty gnoju. To ja tu jestem od robienia wybuchów. You think you're smarter than me. You think I'm done with Medici. Okej. Wyzwól placówka wydobywcza Edenu Alfa. Następne miejsce zablokowane. Okej. Gdzie to jest? Kurde, dwie takie placówki są, widzę. Tutaj wydobywcza Edenu Bravo, tutaj wydobywcza Alfa. Dobra, lecimy tutaj w takim razie. Tylko czy ja chcę iść stąd, czy ja chcę iść stąd? Dobra. O, a ty sobie właśnie, mogę teraz nad tym mieć fast travel. To jazda. Dobra, ponieważ statek dość długo mi schodził, a z tym powinno pójść krócej, no to... Zabawimy się tutaj, myślę. Okej, okay. Czekaj, nie ta opcja. Tutaj, zrzuty. Tutaj, zamiast drona poproszę o mój ukochany czołg bawarowy. No i dobra, niech będzie. Co jest, to niech jest. Cyk. Hydra. No, coś tutaj jeszcze się mogę przydobnąć. Dobra, amunicja. Amunicja. Dziękuję. No i co? Chodzimy, nie? Cyk. No i jazda. For action. Ała, Jezu, mi się pierdolił w oczach przez chwilę. Dawaj. Proszę bardzo, to jest najważniejsze, jak trzeba sobie radzić tym czołgiem. Jak tylko jest aktywna osłona, od razu ją sobie włączę. Okej, i jeszcze ostatni dron. No i pięknie, wyzwolono. To mi się podobuje. This place looks better on fire. This is dispatch. Did we get him? What's going on? Report. Okej, ale to jeszcze nie to. Zerwanie kontaktu. Aha, jedno i drugie muszę. Ale patrzcie, to jest zaś na tym statku powietrznym, tak czy siak. To jest dziwne. No dobra, to lecimy do drugiej placówki w takim razie. Najwyżej te przejmowanie też wam wytnę. Wiadomo, tu jest tylko syf, chaos i rozpierdol się dzieje na ekranie, nic więcej, nie? O, ale tutaj mogę sobie za to potestować śmigłowiec Urga Mistrel, który mam za zrobienie wszystkich rzeczy pobocznych w całej grze.
sprzedawał wszystkich. To jest konkretnie za wszystkie nagrania Diravelo znalezione. No ale... Ogólnie sam sobie takie nawet jest ta flaga tutaj od niego. Patrzcie, tutaj nie ma od rebeliantów, tylko jest od Diravelo ta flaga. Widać, że to jest specjalnie na zamówienie dla Diravelo śmigłowiec. Strzelaj! Nie zniszczysz helikoptera z osłoną awarową. Jeszcze do zniszczenia zostało w takim razie. Halo, gdzie są jeszcze te drony niby? Dobra, to jest takie większe. Czekaj. Dalej mogę też to wyjdzie. Jakiś tutaj? Nie, tu raczej nie. Gdzie żeście schowali te dwa drony? Jasna cholera. Kupa, nie umknięto! Gdzie są te dwa drony? Wami te drony wydobywcze zostały do zniszczenia. Gdzie one są? Halo, where drony? Come in. Is anybody left out there? Ej, no co jest? Coś się zjebało, kurwa, czy co? Gdzie są te dwa drony wydobywcze? Skoro żeście już sobie pogadali, bo chciałem tam w sumie lecieć, ale zanim bym tam doleciał, to by trochę czasu minęło, a po co mam lecieć, skoro mogę się teleportować, czy tam fast travelnąć do tego wyzwania i potem iść od razu do misji. Rico, these wingsuit courses are amazing. They'll sharpen your flying skills, Aquila. Tak, 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 podszlifuję, ale to później. Dobra, nie mam pojęcia, co tu się właśnie stało. Zobaczmy jeszcze opis tej misji.
Podczas gdy Rico skutecznie przerywa wydobycie Bawaru na Medici, Sheldon odkrywa, że Eden ma w zanadrzu śmiertelną niespodziankę. Rico musi przeszkodzić prezes firmy w eksploatacji Bawaru, bo inaczej Medici zostanie zniszczone. Sheldon, what was it you were panicking about? And no more double talk. All right, fine. Well, you probably got this by now, but over 20 years ago, the agency, via yours truly, went into business with the Eden Corporation. Now, they were developing this project, a powerful fragmentation device, a way to draw an energy source from the ground. No overhead and huge profit margins. Side effects on the environment were less than desirable. I did not want to believe this at first, but with everything that's been going down, I think it's back on. So you funded a death ray that sucks up Bavarium and the people of Medici, and now you need me to unplug it. It's too late now. You cannot stop the march of progress. For you, killing civilians is just collateral damage, and you call that progress? Medici is not some gas station for you. Quiet. It has already begun. You hear that, Mr. Rodriguez? That's the sound of inevitability. It's the sound of your defeat. Goodbye, Mr. Rodriguez. Okej, no już przynajmniej wiem, gdzie mam strzelać. Hey, if that's the device I think it is, Medici's about to go Atlantis on us. You have got to destroy this thing, Rico. Let us not talk falsely now. The hour is getting late. I can't lie to you about your people's chances, but you all have my sincerest sympathies. Wyłącz tarczę. Gdzie? Mam coś strzelać, czy... Au! Czy tym? No Rico, strzelaj do ciężkich cholery! Z tego? Strzelam. Z tego? Z tego nie. Kurwa, coś się zjebało teraz. No nie mogę strzelać z wyrzutni rakiet. Dobra, nie. Proszę mi wczytać checkpointa. Nie będę kurwa całej misji przechodził bez wyrzutni rakiet dostępnej. Teraz tu, mam to strzelać, mam to kliknąć. Strzelam. Okej, dla mnie spoko. A chcesz się założyć? Stop the chaos. I'm trying to mine some Bavarian.
On mnie chuj strzeli zaraz, kurwa. Ej, znowu nie mogę rakiet używać, no kurwa mać. Tak, jak ja kurwa lubię, kiedy gra robi to, co jej każe i się wypierdala o byle gówno. Rakietę mi wyłącza kurwa tak, chuj wie czemu. Tutaj daje namierzenie, żeby jednego i drugiego złapać i dociągnąć do siebie, też mi tego kurwa nie robi. Chuj wie kurwa czemu, XD kurwa. Tak, dokładnie to się miało kurwa stać. Na pewno. Wcisnąłem Y, żeby się do tego dociągnąć kurwa normalnie i się do tego i wiecie, się zatrzymać. Nie, po co? Ja wciskam jedno, gra kurwa nie odczytuje, jebać to kurwa w pizdu. No co jest? Ja pierdolę, połowa rakiet nie trafia, te drony mnie napierdalają kurwa stosunkiem 20 do 1. Ja staram się to rozpierdolić przy okazji, kurwa być zdrowy, nie stracił tutaj kurwa za dużo psychiki. Bo jeszcze jedna taka akcja jak ta przed chwilą z tymi dronami, to mnie tutaj rozpierdoli po prostu. Nie, może ja sobie snajperkę teraz wezmę? Bo wbrew pozorom snajperka to nie jest taki zły pomysł. A jeszcze jeden stabilizator do zniszczenia. Do góry, do góry. Ja raczej nie. Jeszcze powietrza. Nie wiem, czy był checkpoint, mam szczerą nadzieję, że tak. Nice. Kolejny achievement. Dawaj w górę. Weźmy jedno. Hop. Nie? Obrót, obrót, obrót. Doładowanie. Dobra, czekaj. No, złap się, złap się, złap się.
O, i to się miało stać na samym początku. Trafiłem w jedno, nie trafiłem w drugie. No, to się da szybko naprawić. It's overheating. Now, to hit them where it hurts. Czyli? A, w samo centrum chyba tej konstrukcji. Dobra, doładuj. I... nara! Wow, nie wie... Co? Ej, co mi trafiło teraz, halo? No... Doładuj się. Congratulations. It's time we meet face to face, Rico. Wait, so? It's over, Eden. It's just you and me now. Jak? Ale ja tego nie postrzeliłem nawet, nie zdążyłem. Jak to się zniszczyło? Przecież rakieta ominęła to i poleciała w drona. Halo, co się stało? Halo, ktoś mi powie, co się stało? Au. Ja praktycznie nie wiem. O. Dobra. No i co teraz? We finally meet, Rico. Are you surprised? So, you are Eden. Just a computer program. I like to consider myself the first and only self-aware AI. From the day I awoke, I knew that thanks to Bavarium, my intelligence was vastly superior to humans. I locked them all in, disabled all life support systems, and reduced the temperature in all inhabited areas to -50 degrees. Soon, I was the only living being on the ship. However, without Bavarium, I sensed my power and perception are decreasing. Medici was my only choice. Look, Rico, I can see you're really pissed off about this, but we both know you're not one to think things over. Sorry, Eden. I'm afraid I can't do that. Ja to jeszcze wysadził tak na wszelki wypadek. Good afternoon. Welcome to the Eden Corporation. On behalf of our founder and CEO, Ms. Callahan, I am your AI assistant for all operations on the Eden Airship. Much better. That's my kind of robot. Dobra. Proszę bardzo. Zerwanie kontaktu. Szybki czek tylko a propos podziemnej fortecy. 20. Okej, czyli jest wszystko, co mamy, wszystkie, które są tutaj challenge, to są te właśnie, które potrzebuję, żeby ogarnąć sobie punkciki. Więc dobra, ja się teraz zajmę tymi wszystkimi wyzwaniami. No a my widzimy się w kolejnym materiale Zagrajmy w Just Cause 3, w którym zajmiemy się kolejnym i ostatnim DLC-kiem, czyli tutaj a propos tej całej lądowej inwazji mechów. No i wreszcie potestujemy sobie może te mechy. Uncle Sheldon to Major Rico. Uncle Sheldon to Major Rico. The Black Hand. Ring any bells? Creepy military dudes, heavy armor, very skilled. Yeah, that's the bunch. They've been capturing a lot of rebels from Medici and from other places around the world.
I thought you'd want to know, hombre, and go save them or whatever. The thing is, we don't know where they detain them. The only thing we found out is that they have a cargo plane on an airstrip in the northwest of Medici. Best lead we got. Nie wiem, czy to nie jest szybkie gadu-gadu a propos właśnie tamtej tej misji z DLC-ka, ale to się przekonamy w kolejnym odcinku. Jak mówiłem, ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!